już czwarty odcinek z Assassin's Creed Unity z dodatkiem Dead Kings. Ostatnia misja była dość intrygująca ze względu na obecność samego Napoleona Bonaparte, który podobnie jak niegdyś Jerzy Waszyngton jakby zmienił swoją, nie wiem, osobowość. Nie wiem, najpierw mu pomagaliśmy, a teraz nagle trzeba będzie zgładzić ten cel, na to wychodzi. Nie wiem, tak ja przypuszczam, a to nie jest pewne, czy to jest fakt. Okej, okay. Widmo z przeszłości. Dogoń Elis. What? Jakaś ta misja chyba będzie najdziwniejsza z nich wszystkich. Someone is looking for you. Tak. Who? The Marquis. What? Elise! Ty, na serio masz jakieś halucynacje? Stop! What? O kim tu chodzi? Omiń trzy obiekty. A to sobie ominiemy, nie? Okej. Okay. O Boże, jak ścina. Chyba będą się coś wyłączyć. O jest. Ty nie w cholerę. Albo to misja jest zlagowana jeszcze. Kurde no. Okej, dobra. Teraz muszę ją dogonić. Jak lagi ustąpią, to ją dogonię. Mam nadzieję. Dobra. Pięknie. Co z nią jest nie tak? Liam, you took a couple sous. Here. Jakie? Jaką halucynację miał? I've been looking for you, monsieur. Thank you for returning, Leon. Good luck with him. I once had a son. I'm sorry. No. He's alive. I left him. I began the orphanage afterward. Now that's love. Sometimes love is a prison. His father taught me that. This, the orphanage, this is my true calling. Leon tells me you could have been the savior of France. Jasne. Madame Margot. He's behind the orphanage. Aha, czyli teraz będziemy się kierować do sierocińca. Tylko te lagi mogłyby ustąpić. A nie wiem, co jest nie tak. O Boże. Jak tak będzie dalej lagować, to zrobię cięcie i sprawdzę, czy czegoś jeszcze nie zgasiłem. Nie no, moment, cięcie. Okej. Okay. Nie, może teraz ogarnie się sytuacja. Ale myślę, że już będzie dobrze. Nie wiem, musiałem coś jeszcze chyba wyłączyć. Albo dalej będzie lagować. Kiwie. Ale teraz już. Nie no, dalej tnie. Co jest grane? No misja musi być zlagowana, jak nic. Normalnie jak, nie wiem, biegam po tej Francjady bez celu, to takich lagów nie ma, ale to misja. Coś z misją jest nie tak. Dobra, mamy ten nasz sierociniec. Ogólnie widzę, że trochę oglądacie tego Dead Kinga. Czy Dead Kings? Jak to woli odmieniać. O, idziemy do tego Bachora znowu. Z poprzedniego odcinka. Aha, uczy się walczyć na drzew. Miło. We have 3 days until my ship sails. So what? I'll get the artifact. Then I'm gone. Fine. But how? Do you have a map to the temple in your coat? The list of relics. Painting in the cavern. I knew I'd seen those plates before. They're drawn here. But this one is missing. I'm being serious. Well, see. Meet me upstairs, but you find the other two. Oui, monsieur. No nie wierzę, dzieciak. No właśnie, dzieciaki. Jak to brzmi dziwacznie. I koniec, tylko tyle. Słaba misja. Czułem na odrobinę większej ambicji. Gdzie jest misja? No, gdzie wy macie tą misję? Co, i to już tyle?
Sugera. A dobra, wszystko działa. Boże, już się wystraszyłem, że to ten. Czy to już koniec w ogóle serii dodatkowej. Bez jaj. Ale dobra, jest dobrze. Nie wiem. W sensie misja jest taka trochę zlagowana, no. Bo nie bez powodu są te ścinki. A te ścinki nam są w ogóle niepotrzebne. Na dobrą sprawę. Ale dobra, to jest mniejsza z tym. Trzeba teraz rozwiązać notatki Poriera. Nie wiem, to się czyta po francusku. Mniejsza w ogóle z tym. Postaram się coś na sobotę wrzucić, bo nie będzie mnie. Znaczy będę przez pierwsze pół dnia, ale potem już mnie nie będzie chyba, nie wiem, albo do niedzieli, albo jeszcze wrócę w niedzielę. Nie wiem, jak to będzie zestawione. A nie, no bo wiadomo, będę na urodzinach na 18 znajomego, to dlaczego miałbym nie odmówić? Znaczy już i tak dawno przyjąłem. Tylko kwestia jest właśnie taka, żebym jeszcze zdążył wrzucić coś dla was. LOL! Nie, to wina Frapsa, wina lagów, albo wina lagów tej gry. I znowu tutaj... No, skok wiary, proszę. Nie, debil. Debil. Ja mu każę skok wiary robić, a ten nie umie. Jak tutaj normalnie reagować? Dobra, zrobimy to w stylu parkoura. Się tam po prostu dostaniemy. Mogłoby przestać lagować. Taka tylko moja prośba. Ok, uciszony. Bardzo mocno i wręcz na hardcora. Kurde, przez takie ciasne gówno muszę iść. Ale jak trzeba iść, to trzeba. Co my tu mamy? Aha. Dalej jest jeszcze jedna. Zbadaj wieżę. Wieżę miecza. Okej. No i badamy, nie? A jeba, odblokujemy ten miecz. Bo czym go widział to ostrze Sugera. Znalezione relikwie Sugera. Jedno jest na górze. Teraz trzeba będzie stąd wyjść ogólnie. O, jest okienko, przez które będę mógł się wydostać. Ale jedna relikwia jest tutaj. Dokładnie w którym to miejscu. I Diabolus. Okej. O nie. O nie, to będzie ciężkie. Kurde, no nie mogę. Aha, i to nam pomaga. Ogólnie. A jest, faktycznie. Czyli nawet tego gówna chyba nie trzeba czytać. No to nam tylko lokalizuje. To zajebiście, o to chodzi. No ale to nie zrobimy skoku gier raczej, panie Dorianie. Więc trzeba będzie zrobić w inny sposób ten nasz skok wiary. No i dobra, takie ja rozumiem, ja nie będę tego czytał. Wystarczy, że mam lokalizację podaną. No i mogę przez GPS-a biec. Myślałem, że to będzie wymagające. No ale jednak się chyba pomyliłem. Czyli jest easy peasy, że tak to powiem brutalnie. Dobra, już mniej laguje, ale dalej są ścinki. Czyli łatki dalej nie działają jak powinny. A jak dla mnie już dawno powinno zostać to naprawione. A jeszcze jak wyszedł DLC, to tym bardziej to już powinni jakoś załatać. Ich przeprosiny to jest darmowe DLC i
kolejna mieszanka bugów plus lagów. Czyli w sumie mogliby kolejne DLC robić za darmo i co chwilę nas przepraszać, a oni by nie zarabiali na tym. A w końcu seria Ubisofta, Assassin's Creed'a i inne serie przestałyby istnieć. No. Wysłuchaj się gdzie. Wydźwięk się wysłuchał. Słyszałem coś na górze. Więc może to tam. Słychać. Już tutaj. Okej, mamy. Teraz... A, jeszcze kasę za to dostajemy, no i takie ja misje rozumiem. One są banalne do bólu, ale kasa też idzie. Więc tu jest ten plus. Że nie pomęczymy się, ale zyskamy jeszcze na tym. Okej, to idziemy po ostatnią zagadkę. Myślałem, że tych zagadek będzie z 5. No, to by było trochę biegania, myślenia. No, tu nie ma nad czym myśleć, bo tylko trzeba podążać za celem i nic więcej. No. I tylko tyle. Więc ja myślałem, że Ubisoft się wysilił. Że tak jak w przypadku zagadek Nostradamusa. Które są bardziej wymagające, bo one nie pokazują celu, tylko po prostu musisz się nabiegać. Nie. Tutaj stwierdzili, a może zrobimy ułatwienie, żeby te tak zwane gimbuski się nie męczyły, nie ruszały głowami, tylko po prostu ślepo chodziły za celem. No szkoda, ja naprawdę myślałem, że to będzie wyzwanie na logikę. I tak dalej, na myślenia. Idą na łatwiznę. No, idąc na łatwiznę, dużo nie osiągnę. O, może przy okazji ogarniemy sobie tę skrzynię, zanim podążymy za tą misją. Pik. Nie, fajnie to ostrzeli w ziemię, która potem będzie we mnie się trafiać. Dobra, jeszcze tutaj patrzy. Ładnie, oszeł. Naprawdę ciepie zajebiście. Nie, bo teraz mam inną broń pilotnową. I ona jest najlepsza. I lepszej no w sumie chyba nie będę miał. Dobra, bierzemy jeszcze tą skrzynię. Ona była tylko banalna, ale teraz dla mnie wszystkie są banalne. Tak de facto to w sumie nie trzeba się męczyć. Co miałczysz? Okej, pięknie. No i teraz tak. Mamy tą misję. Bierzemy. To chyba... Ja nie wiem nawet po co te gwiazdki, skoro... I tak ogarniemy to bez najmniejszego wysiłku. Ja nie wiem, naprawdę... Z poziomem tej misji to powinno być wszystkie na 0, a nie na 1 albo na 3. Dobra, teraz gdzieś trzeba iść. Tylko zaraz wyjdzie na to, że ta misja, którą teraz będziemy robić, będzie trudniejsza od poprzedniej. Nie, może trzeba... wyjść na szczyt? Nie wiem jak to już zrobić. Kurde, nie chcę synchronizacji. Wskakuj do ściany. Nie umiesz znaleźć jednej głupiej rzeczy? Serio? Dobra, możesz już od... kucnąć. O, jest. Yes.
gdzie jest to, czego mam szukać? No nie gadajcie, że misja poziom pierwszego jest trudniejsza od trójki, no. I to jest nielogiczne już w ogóle. Jak dla mnie. O kurde, ale tu nie. Tam się przybawił w pyska. No to nie jest to. To też nie jest to. To które to jest to, czego mam szukać? Kurde, dajcie sobie mną już spokój. No chyba chcę walczyć z nim. Lel. Nic tylko powiedzieć. Lel. Un homme comme on en voit peu. Kurde, aż nawet ścięło, nie wiem co ta gra odwala. No nie gadajcie, że mam się teraz... A jest, ten krzyżyk tutaj widzę. No i super, wszystko wyjaśnię. Ma parole, j'aurai pu. Dobra, no trochę się naszukałem. Ale to tych... To te krzyże tutaj wszystko wskazują. Czekaj, tego bym tu... O, podarżnął gardełko. Musiał to zrobić Arno, kurde. Okej. Suwaj dupę, bo chcę zrobić to szybko i mieć za sobą. Jest. O kurde. Się udało, nie? Jaki banan, no nie mogę już. Co wy za misję daliście, no? Dla mnie to było to była chyba najprostsza misja w historii Assassin's Creed'a, no. No, to jest moje zdanie. To było po prostu najprostsze. Żadnych bijatyk, no tam może podarżnąłem kilkoro osobom gardełko, ale to jest mniejsza kwestia, ale nie, to było żenuła totalne, że tak powiem, akcentem w pół francuskim. No, no nie wykazaliście się teraz z tą misją. Jakbyście dali, nie wiem, trudniejszy poziom tej misji, to byłoby już godne wyzwanie, ale takie coś, kurde, nie laguj ty, gro. Jak ja mam się nie denerwować czasami? W takich momentach jak jeszcze dzisiaj. Jeszcze nagram. Pewnie będzie coś większego. Kurde, ale laguje. Łohoho. No dobra, to idziemy dalej za tą misją. Jak dla mnie to powinna być jakaś kontynuacja. Chyba, że chcecie, żebym skończył odcinek. Sprawy. Zawsze moglibyście mieć krótsze, ale nic by się nie działo. A chcę, żeby coś się na tych odcinkach po prostu wydarzyło. Nie wiem, żeby wam pokazywać, jak kurde znajduje dwie pieczęcie i do widzenia. No. To było za łatwe, bo ta misja z Ellie z fałszywą to już w ogóle było totalne dno. Dobra. I to już będzie misja chyba bardziej wymagająca, jak na 4 diamenty. Czekam na naszego młodzika. On guard. A chakram from India. What a sly thief. I've commandeered the other two. A czeki sprytny. Ale lagi. What happens now? I don't know, you tell me. A little light in the darkness. Go away. Busy. Wait. Dobra. Look. O kurde. It's a map of the caverns. I'll find out where it leads. You stay here. Cicho. Merde, Leon. Grzeczniej, bo będzie szlaban na całe życie. I te twoje śmierdzące piegi. Nie ma. Misja jest moja. Ja byś tu asasyna, nie ty. Ty się uczysz. Znaczy on już właściwie nie jest asasynem, od tego zacznijmy.
Chociaż działa jak asasyn. Lub nie. Asasyna Bato. Okej, skoro tak, to mamy zbadać kryptę. No to tu się już nam szykuje bardziej wymagająca misja, ale zobaczymy jak ona będzie. Bardzo wymagająca. To wina lagów. To jest kuźwa wina lagów. No i jeszcze przez te lagi no sprowokowałem. Przez lagi. Przez nic więcej. No i patrz, graj tu w taką grę, w której przepraszali cię 300 razy, oni dalej udawali te przeprosiny. Po prostu w angielskiej mowie to musi brzmieć pretended excusing. Albo po prostu ridiculous mistakes. Takie idiotyczne błędy. Tak, wiem. Niepotrzebnie szpanuję angielskim, ale... Ale to tak musi brzmieć. Inaczej to jest po prostu koniec. Już niecałe 50 metrów i zobaczymy co to jest za kawał misji. Jestem ciekaw jak ta misja na nas zadziała. Aha, bo chyba my mamy... A, znowu tam trzeba wejść, no to jasne. Wszystko jasne. Kurde, on tu przyjdzie? Podejdzie. A, ale na biało świeci się. To aż za bardzo. Dobra, jest cichutko. Wystarczy tylko teraz go ominąć. I znowu tu idziemy. No, idioto! Arno! Ciebie trzeba krzyknąć, żebyś ty się ogarnął. Boże, skąd te lagi? Ja już podłączałem wszystko, co się dało. A nie wiem. Wina gry. Tyle powiem. Fuck. Fuck this shit. Coś jest nade mną. Czyli co my tu mamy? Kurde, oczywiście ja zasłaniam swoją profilową. Okej. Teraz przydałoby się działać w tym cichu. Jeśli nie chcemy mieć większych kłopotów. Ciemnie widzisz. Miałeś jakieś zbity, panie. Czekaj, tego zgładzę. Aha, jestem geniusz! Uda, trzeba sobie odpalić tę latarynkę. No, czemu nie mogę? No, się zbugowało znowu coś. Jeszcze się coś musi. Poszedłem znowu. Jest tak ciemno, że nawet latarka mi kiedy nie pomaga. I o to chodziło. Jest ten kierunek. Zajebiście. Ta się męczy. O. Zabiłem.
tym tego przywódcę. Tak, to się bójcie. Sobie będę zgarniał punkty. Raz jeszcze jeden. Pięknie. Sprzątamy tu naprawdę perfekcyjnie. I o to chodzi wręcz. Nie oszczędzę cię. O, no podejdź tu. Tylko ino raz podejdź, a dobrze to. A, już nie masz gdzie uciekać. No super. Teraz cutscenka. Are you or are you not an expert lockpick? O kurde, co ci się dzieje? Nie tykaj. Tyk, serio? Choose one. The commandant told us to wait. Anyone else prefer to wait? No idiota. No drugi padł. No postanowił zabije trzeciego. Pomogę. Zakradnij się do komnat. A jakiś cel dodatkowy? Jeśli można wiedzieć. Nie wdawaj się w komnat. No, czyli tradycyjnie musimy po cichu działać. Żebyśmy nie wywołali drastycznych szumów. No dobra, myślę, że nie będzie to takie trudne. Po prostu nie możemy się dać wykryć, to jest oczywiste. Kurde, Arno, ty chcesz, żebym ja naprawdę przeszedł na zawał? Czy mnie się tylko wydaje? Tu masz skoczyć, o. No! Wina gry! Wina gry! Wy to widzieliście, ja to widziałem, Ubisoft to widział, albo zobaczy. No, no Ubisofta wina. Nic tylko Ubisofta wina, muszę się napić, bo... Takie emocje to jeszcze w życiu nie miałem. Nie, to już było czyste chamstwo gry. Tak, żeście zbudowali mechanikę tej gry, że to jest po prostu porażka. Porażka. No, schodźże na dół. Nikogo nie ma tam na dole? Żeby nie musiał się wstydzić? Dobrze, są jednak, to wiecie. Na sytuację. Ale nie, jest pusto. To wręcz można się bez problemu tam... Ale nie, ale to już były jaja. Czyste jaja. No nic zadać, nic ująć. Dobra, i co teraz? Aha. Co nam to daje? No, żeśmy tą koronę oddali. No dobra, i co dalej? Aha, te punkty trzeba chyba ogarnąć. Pewnie jeszcze. A, czyli teraz mamy wszystko sobie ujawnić. Teraz wykładzie zagadkę. A. Myślę, że to będzie jakoś wymagające. Co jest? Aha. I jak my mamy to zrobić? O Boże. No nie, no nie każcie mi się męczyć. Nie, nie ogarnię teraz tej misji. Boże, każecie mi tu myśleć. Chyba zrobię cięciem. Oluju, co się stało? Dobra, nieważne. Trochę poklikałem, trochę pomyślałem i coś się udało, no. O, w dupę. Jezu, aż się wystraszyłem, kurde, jakieś duchy mi wyskakują. Nie, cudawianki się tam dzieją. Boże. To chyba najgorsza misja, jaką mogę robić. Znaczy najgorsza pod względem poziomu trudności. LOL. LOL! Widzicie tą latarkę? Ona pansuje. I to mocno.
Lol. Mnie nie pytajcie o to wszystko. Zbugowała mu się w łapie. I teraz będzie mu się pewnie tak bugować przez całe życie. Dobra, nieważne. Ale Jezu. Ja myślałem, że się tam zasiedzę całą godzinę nawet. Kurde. Dobra, dasz radę? A, dasz radę. Arno wszystko zrobi. Jak pokonał rewolucję francuską, to i takie pierdoły mu się udadzą. Ale Jezu, to już jest naprawdę pomylone. No tu Ubisoft postawiło poprzeczkę pod tym względem. Tutaj trochę się namęczyłem. Fuck! Wczytaj punkt kontrolny. Myślę, że będę miał ten, co trzeba. Bo jak nie będzie tego, to się wścieknę trochę. W sumie zobaczę na nagraniu, jak mi to wyszło. Okej. Okay. A okej, okay, teraz trzeba tylko do drugiej komnaty się zakraść. Czyli checkpoint mamy ogarnięty, jeśli chodzi o to. Nawet dobrze. Teraz myśl, Arno, co byś mógł dalej zrobić, żebyś się nie dał wykryć, ale też żebyś się mógł tam dostać bez zbędnego tupcenia. Okej. I robimy tą naszą interakcję. I tu chyba znowu zrobię cięcie. O kurde, tu widzę, że będzie więcej wymagań. No tutaj to trzeba będzie zapalać. No, odpal to. Tutaj to już mamy naprawdę prawdziwe wyzwanie. Mam nadzieję, że to nie będzie już aż takie wymagające. Znak krzyża! No jasne! Czemu ja na to od razu nie wpadłem? Tylko trochę pomyślałem. Czyli ma być to znak krzyża, okej. Okay. Trochę religijnie bym powiedział. Czyli tak, teraz tak. Trochę będzie pływania. A, to się cały czas pali, dobra. To będzie tak, tu sobie napełnimy. No to będzie banalne, bo znak krzyża to cały świat zna. Dobry trop, dobry. Okej, to będzie tak. Czekaj, cię. Teraz będzie w lewo i w prawo. No jak to nie? Jak to nie? O, no widzicie, chyba jednak się pomyliłem. Kurde, no moja latarnia jest pusta, no zajebiście. Nie, serio? Powiedziałem, że znak krzyża zna cały świat, a tu się potykam nagle. Dobra. Nie no, teraz to żeście mnie rozbroili, Ubisoft. Ja co muszę wam przyznać rację. Coś kosztem czegoś i to działa. To może w prawą stronę, hmm? Jak to? Co jest nie tak? Coś muszę źle robić. Takich tutaj podestów z tymi żarami jest ich więcej niż kilka. Więc ja muszę jakiś błąd robić.
Napełniaj, a nie marudź. Tu już mamy trop. Wiemy, że trzeba na dół. A, oczywiście jestem mądry i napełniłem. Jak to ja? Że jednak będzie teraz to. Będę musiał oczywiście znowu napełnić. Dobrze, że tu nie ma na czas. Teraz trzeba będzie trochę pogłówkować, więc to może bym wam ponagrywał bardziej. Kurde, to jest tak banalny trop, że to powinno bez problemu się ogarnąć. No co? No... Ja już nie wiem, jak to ma działać. To jest troszeczkę chore. Boże, już co chwilę tej wody wskakiwa, jaki to jest... Arno! Nie po... No totalny bezmózg. Będę się męczył najpewniej. Dlatego jeśli się zaraz wkurzę, to po prostu zrobię cięcie. Czyli nie tu, nie tu, nie tam. Może tam. Ja ryzykuję i stawiam wszystko. Jak się tylko da. No oczywiście teraz muszę napełnić. Okej. Może tu. Nie. Serio. I tu się gasi. Teraz muszę iść na sam dół. Czy już wiadomo, że tu, tu, tam i tam zajęte. Czyli teraz mamy jeszcze te cztery pokrywy. Pokrywy, co ja mówię? Chciałem powiedzieć te podesty. Może nie wszystkie mają być tak podpalone. Tu działa, no wszystko fajnie. Tu nie działało, tam nie działało. Tam i tam też nie działało. To chyba już mamy rozwiązanie, nie? O! Udało się. Czyli teraz tak, tak. Ale przynajmniej mamy już większy trop. Może tu. To nie pomyl. Działa! O! Już, ogarnięte. Co tu króla? What sort of device is this? Like the map on the plates is made out of light. Aha. Jeszcze jedna komnata. O, i zabójstwa z powietrza trzeba ogarnąć. Czyli w sumie możemy już się dać wykrywać. Mam nadzieję. I zrobić zabójstwo z powietrza. Fajne, fajne. Niech no tylko ktoś tu podejdzie. On tu nie podejdzie tak łatwo. Trzeba będzie się wysilić. A, ucieka nam jeszcze. Frajer. Dobra, odpuści już sobie. Na poszukiwania. No, zejdź! Debil Arno. Okej. Co dalej? Co jest? To coś jest na dole, ale jest woda.
A, to może trochę powalczymy jeszcze, zanim odwiedzimy. Ła! Nie rzucam. Nie macie swojego pana. Więc gówno będziecie mi robili. O, oni tak się stawiają. Patrzcie. W sumie ja już tu byłem, miejsce, nie? Ale no, teraz nie wiem, jak ja mam się tam dostać. To jest najgorsze. To mnie boli to. Nie wiem co. A może tam mam się wrócić, co? Znowu żeśmy tu weszli. Myślałem, że dostanę jakąś wskazówkę albo namiary już nawet. Dostałem tylko z takich kolejnych pytań. Zajebistych pytań. Wskazujesz mi, nie? Wskazujesz mi, czy co? Mam tam podejść? Nie, oszukałeś mnie. Ty wredny duchu. Żebyś ty zginął kiedyś tam. Jak ja mam się tam dostać? Jest tu jakieś wejście, no jest, kurde, tylko trzeba popatrzeć trochę. A ja nie popatrzyłem i trochę byłem zdziwiony. No dobra, to what next? What will we do? O, w dupę! Mamy kolejne zabawy. Okej, i co w związku z tym? Co, mamy te szczury odstraszać? Na to czarne pole? Czy co? Aha, teraz interakcję mamy tu wykonać. A, i po to, żeśmy mieli zdobyć te pieczęcie. Aha, i teraz mamy symbole. Cztery symbole. Co my możemy tu dalej zrobić? Teraz wykorzystajmy trochę naszej logiki. Nie wiem, na co ja mam patrzeć, żeby to ogarnąć jakoś w całość. No teraz to już mnie załamaliście kompletnie. No zrobię cięcie znowu. A chyba czaję tą magię. Okej. Czyli to jest jeszcze banalniejsze, niż by się wydawało. Okej. Albo i nie. Jeszcze? Chyba ogarnięte, nie? Kurde, jak to narno. Kiedy mnie rozpieprza. I, aha, tu jest chyba jeszcze. Okej, poszło. Co dalej? What the fuck? Tak, rzucaj tą robotę, jasno. Jeszcze mam rozwikłać jakieś zagadki. Tych zagadek to chyba jest w nieskończoność. Będziemy je tak rozwiązywać do ubolałej śmierci.
mi się cierpliwość skończy. Tak to chyba wygląda, że gramy do... Póki moja cierpliwość się nie rozerwie. Co dalej? Parkour wskazuje nam tutaj. I nasza spinaczka nie kończy się wyłącznie na... Proszę. Czyli tak to wszystko zaplanowaliście, Ubisoft. Nieźle, nieźle. Montpellier. Montpellier. Bo tak się posługiwał czysto francuską mową. Teraz pewnie tutaj. Nigdzie nie spróbujemy. Szukamy kolejnych wejść. Okej. I co? Znajdź właściwy zamek. Serio? Jeszcze chcecie jakieś zagadki? There. The lock. Now for the golden key. Aha, jakiś złoty klucz. Już? Koniec? Świetnie. Ja już mam dosyć. Naprawdę już mam dosyć. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I na koniec skantujemy takich kilku łebków. Może mi się uda, może mi się ich nie uda. Tak czy inaczej się muszę jakoś na nich wyżyć. Więc... A nie, to ma być pocisk młodzieżowy. Dobra, czy trafię? A jak nie trafię, to jestem głupi. Na razie jedność!